Jesteśmy pięcioosobową rodziną. Na razie mam zastępcze mieszkanie, bo to też jeden pokój i piec jest. Ale kto mi pomoże? Bo ja praktycznie zostaję sam. Mąż musi odejść pracy, bo musi zarobić na rachunki i na dzieci. Rozumiem. Zakończyło się spotkanie z rodzinami poszkodowanymi w pożarze. W tym spotkaniu brali udział przedstawiciele PROKON-u, gospodarza budynku, a także przedstawiciele ZBK. Pomoc oprócz MOPS-u, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tą pomoc włączył się także Polski Czerwony Krzyż, Centrum Pomocy Nadzieja i włącza się także Caritas. Mamy obiecane z Urzędu Marszałkowskiego 50 tysięcy złotych na remont mieszkań komunalnych. Oczywiście otrzymamy je do budżetu w 2012 roku. Miasto koordynuje udzielanie pomocy poszkodowanym rodzinom. Ponadto zaproponowało wszystkim chętnym, podkreślam chętnym, bo nie wszyscy oczywiście się do nas zgłosili, mieszkania. Ja mam pytanie jeszcze do miasta. Chodzi mi o te lokale, które do Państwa należą. Czy one też będą w szybkim czasie remontowane? Generalnie mieszkania odzyskane po najemcach po śmierci najemcy to są mieszkania w stanie takim, jakie Państwo widzieliśmy. Widzieliście, każde mieszkanie, które my odzyskujemy, niestety musimy wyremontować. No to ja mam wszystko, całe sufity mokre. Tam została, wiadomo, na strychu zdjęta cała ta podłoga, to wszystko. No bo Pani, który lokal ma? Dziesiątkę. Proszę, tu zwróci te pieniądze za elementy części wspólnych, prawda? Czyli stropy, ściany zewnętrzne i ściany pomiędzy lokalami i ewentualnie podłogi, które dotyczą stropów, prawda? To jako konstrukcja stropów. To zwróci. Cieszy wypowiedź gospodarza budynku, przedstawiciela PROKON-u, który już rozpoczął remont, o czym dzisiaj właśnie poinformował mieszkańców. I z wypowiedzi wynika także, pieniądze z ubezpieczenia wystarczą na ten podstawowy remont. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że ci wszyscy, którzy się do nas zwrócili o pomoc, szczególnie o mieszkania, otrzymali je lub otrzymają.